Gdzie ja w ogóle jestem? Aha. Tu jestem. Lekko poturbowany, ale jestem. Krwawy 36, krwawy 67. Wiadomo. Po kolei. Zaczynajmy. Klucz do południowo-wschodniej komnaty. Też mi w głowie utknęło to, co się nie zgodziłem z Morrigan, bo ona powiedziała, czy nie uważam, że najważniejsze jest przetrwanie za wszelką cenę. No i ja powiedziałem, że nie, bo są gorsze rzeczy, nie? No bo jednak, moim zdaniem, jednak nie zrobiłbym wszystkiego, żeby przeżyć na przykład, nie? Więc się nie zgadzam. Nie wiem, jak wy o tym, nie wiem, co wy o tym myślicie, dajcie znać. Jak macie ochotę, co ja tu wziąłem? Zbroja gorliwości. Dobra, jest, ale siły nie mam. A ty? To bierzesz. Jednak. Okej, czyli tam nic nie ma. Ale jeszcze tak, bo się zamyśliłem. Tutaj niby było, dało się iść dalej, ale się nie da. Prawda. Były jedne drzwi, których nie mogłem otworzyć. Może ten klucz do nich pasuje. O nie! Kultyści na dole, niedobrze. Oj, niedobrze. Kurde, maga, no nie, bo mnie zabiją zaraz. Dobra, mag nie żyje. Damy radę trzem. Oj, jedna strzała, kurde, teraz. Oj, padłem. Niedobrze.
Oj kurde. Może da radę. Możesz wrzucić na Discordzie, no. Ja sobie przeczytam chętnie. Jest Mulligan Carry. Mulligan Carry uratowała wszystkich. Zaczynajmy. Dobrą drużynę mam. Zawsze może być lepsza. To jak oni tu byli, to co z tym bratem Genitivusem w takim razie? Jest tam? Jest. Wróciłeś. Udało ci się dotrzeć do urny? Jeszcze nie, ale chcę z tobą coś omówić. O, odkryłeś w świątyni coś ciekawego? Okej. Będzie łatwo. Jest i klucz. Jakiś mag stoi w oddali.
O kurde, błyskawica, a to moja? Moja. Mlasne tylko. No. Pykło. Nie mogę utrzymać. Gdybyś był ostrożniejszy, nie doszłoby do tego. To się akurat zgadza. To moja wina. Kultyści. Fucking kultyści. Inaczej ich zrobimy. Zaczynajmy. Będzie tak, jak sobie życzysz. Kiedyś miałem takiego kolegę i jak byliśmy nastolatkami, to u mnie tam, może pamiętacie, mówiłem, w domu, miejscu rodzinnym, w mieście rodzinnym jest dużo parków. I sobie zrobiliśmy łuki własne z gałęzi takich grubych, z kijów, nie? I normalnie żeśmy sobie strzelali z tych łuków. Nie były to jakieś pierwszej jakości może te łuki, ale tak na dobrą sprawę to zrobiłem już w swoim życiu takim, w swoim życiu już zrobiłem takich amatorskich łuków kilka w sumie, bo zaraz po tym jak nam się rozwalił tam czy coś, to robiliśmy następne i tak. Powiem wam, że któryś tam z kolei później to już był całkiem taki, kurde, nawet strzelał. Nieźle. Jeszcze zależy, jaką strzałę tak zwaną mieliśmy, nie? I tak na przykład chętnie bym się nauczył strzelać z łuku, ale kurde, no naprawdę jest to... To by był taki jeszcze dodatkowy relaks chyba, bo jest to tak bezużyteczne, że naprawdę
muszę mieć dobry powód, żeby się tego nauczyć, nie? I w sumie wszystko inne na razie wygrywa z tym kompletnie. Tu jakaś balista była nawet do zrobienia. Tak, no ja właśnie wytwarzając te następne łuki, coraz lepszy sprzęt miałem, nie? Tak się żeśmy bawili. Dobrze by to było. To kurde, powiem wam, że naprawdę te łuki później to tak, kurde, no... Normalnie, dobrze dawały. Tylko, że to jak miałem paręnaście lat, chyba 16 czy coś koło tego, to teraz to było... prawie 15 lat temu, więc ja teraz już nie pamiętam, jak my żeśmy to robili dokładnie, ale tak, kurde, konkret. Coraz bardziej konkret. Ulepszaliśmy sobie to później. No mogę mu wziąć to oczyszczenie. Chociaż tu jeszcze jest dokładne ciosy. No zobaczymy. Siły mu brakuje. Do niektórych sprzętów. O, jest, natarcie. Postać zadaje szybko 4 ciosy, ale obrażenia są z każdym ciosem coraz słabsze. Jeśli postać dysponuje mistrzostwem władania tarczą, zadawane obrażenia z każdym ciosem rosną. Czyli chyba mam. Nie mam. Ale będę miał. Ach, te oko. Popielny upiór wyrósł nam przed twarzami. Co chcesz? Całość w ciebie wróg. Spróbuj go, kurde. Co jak stoisz, Alistair, jak debil? Wal mi jebnął, zabił mnie. Nie dobrze, tu jeszcze jakiś mag jest chyba. No to mnie teraz zaskoczyli. Szkoda mi leczenia, faktycznie jest. No to teraz kurde dali. Jakby to zrobić? A wyciągnąć ich tu najlepiej znowu. Właśnie o to chodziło, żeby ten mag nie miał tutaj dostępu do nas za bardzo. Jedna taka kula ognia dobrze daje. Popalić. Sięgaj
Alistair, ty kurde, ćwoku. Bij go. Okej. Jeszcze tam jest mag gdzieś. Ona jest. Czuję to. I biegnie debil, nie? Jak chcesz. No. Brawo. Daltanan. Lecim, 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 lecim. I w zasadzie w poszukiwaniu tej urny świętych prochów najbardziej mi przeszkadzają ludzie. Kultyści, nie? O, tak. Jak chcesz. A ja chciałem zatrzymać się na nas. Ani się zorientuj. O, tu jest mag, bij go. Co tam tak kurde świeci? Słońce nie świeci na niebiesko, co to za ściema jest? Witam, Basiu. A owszem, owszem. What
Łódpad, tak? Jak to się chyba czyta. Ja pierwszy raz o tym słyszę. Okej, okay, czyli taka zabawa, dobra. Czemu ten debil stoi? Coś kurde. Pięknie. A zainteresuję się tym odpadem, muszę przyznać. W ogóle wszystkich obowiązkiem każdego jest walczyć z plagą przecież, a nie tylko szarych strażników. What the fuck, man? Szarzy strażnicy mają po prostu tylko to popchnąć. Mają to ogarnąć, zorganizować. Co tam, Basiu, u ciebie? Mi się tak dzisiaj trochę nic nie chce, więc nawet kurde, jak coś się rozkręcę, to se pogadam, a tak to se gram tylko. Możemy gadać o czym chcecie tam, nie? Jak macie ochotę. Aż tak dużo się tutaj teraz nie dzieje, żebyśmy musieli się skupiać na tym, nie? Myślę. Niech tak będzie. Leżeć. W ogóle się nie stało. Zaczynajmy. Jasne. To jest jedna odnoga, tak jakby. Która prowadzi do tego samego miejsca, co druga. To Archont Hesarian. Magister, który nakazał spalić Andrastę na stosie, by w ostatniej chwili się nad nią ulitować. Ja w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, jak ludzie mogli być kiedyś tacy głupi, nie? Żeby kurwa spalić kogoś na stosie, bo nie wiem, bo chyba nie wiem, jest, nie wiem. Bo co? Bo umie czarować chyba ty. Jak myślę o tym, o czymś takim jak palenie na stosie, sorry, czarownic, to mi się nasuwają dwie rzeczy do głowy, nie? Raz, że Kościół eliminował ludzi, którzy nie chcieli się mu podporządkować po prostu. A dwa, że ludzie ogólnie byli tacy głupi, że jeżeli ja sobie szedłem po ulicy, czy tam po drodze i stało pięciu chłopów jakiś i w momencie, kiedy ja kichłem, a tam pierdolnął piorun, to już szedłem na stos. Tak to sobie, tak to widzę, nie? To ty jesteś, Basiu, ratowniczka. Legowisko żmijów, siema.